No dobra, dzisiaj troszeczkę jestem później niż zwykle. Już są założone progi. W środku już mam nadzieję, że też wycięte te gówno. Spróchniałe, tak? Nie. No mam nadzieję, nie że... Nie było cię, więc coś no. Na skrót. Andrzejowi mam nadzieję, że można ufać. No i tak to zaczyna powoli wyglądać. O, tutaj widać, że było już spawane. I tutaj te wzmocnienie czerwone. No i dobra. Dobra, tymczasowo wstawiliśmy drzwi, żeby dopasować, czy pasują do progów. Na razie tylko na dwie śruby są przykręcone. O kurwa, flony chce się palić. Nie robi tego. No bo to piekielny wóz. Gryzie, kurwa, macie. Co za porządny samochód. No dobra, przyjechał kurier GLS-a. Będziemy mieli progi do Poloneza z drugiej strony. No dobra, mamy progi. O, będziemy zaraz odpakowywać. Dobra, oto progi. Wzmocnienia. I faktura. Dobra, będziemy zaraz to przygotowywać. Oskar, kto to uprodukował? Oskar Company. Ale nie Company. Dobra, przymierzanie teraz. No dobra, przymierzanie teraz tutaj podciągu. Jest też miejsce na lewarek, ale to sobie jakoś zalepimy czymś, bo bez sensu jest to w ogóle korzystać z tego. Zresztą jest ryzyko urwania razem z podłogą. Ale urwał. Łatanie podłogi teraz.
teraz szlifowanie spawów. Dobra, na dziś to wszystko. Jutro będziemy drugą stronę progów robili. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobra. No dobra, zaczynamy nowy film. Troszeczkę się spóźniłem, ponieważ tutaj trzeba i tak autobusem dojechać 20 minut i jeszcze 15 minut od przystanku autobusowego dojść, więc Andrzej tu już zaczął robotę, już wyciął tutaj miejsce na lewarek z lewej strony samochodu, no i jest tutaj próg wycięty. I o co tu chodzi? Tutaj na dole jest trochę zgnite i Andrzej mówi, że tylko część tego wzmocnienia wymienimy, więc nie wiem, jak to tutaj było robione. Widocznie było przez tego poprzedniego marka, tego blacharza spod Bielska, podlaskiego. Czyli tutaj też nie wymienił tego wzmocnienia, a tylko tutaj próg. Więc będziemy to zaraz robili. No Andrzej będzie robił właściwie niż ja. No i ja nieświadomie takim autem jeździłem z rdzą, bo tamten pan Marek w ogóle nic mi nie powiedział, że wymienił tylko próg, a nie wymienił tutaj wzmocnienia. No i gdybym miał jakiś wypadek, no to by jakiś samochód szedł tutaj jak w masło i by mnie nie było. No kurwa, ludzie są popierdoleni, biorą pieniądze i ich nie obchodzi to, czy ja potem będę żył, czy nie będę żył, no po prostu. Naprawdę to ma małe znaczenie. Dla mnie ma znaczenie. Tylko dla ciebie. No, a dla niego nie ma znaczenia, tak? Także spotkamy się na pewno tam, ja wiem, gdzie on mieszka, przyjadę, pokażę te filmy, pokażę zdjęcia i porozmawiamy sobie. No, biorą ludzie pieniądze, a nie robią tego, co trzeba. A i jeszcze tutaj pod pedałami też została wycięta już dziura i wyczyszczona blacha, oszlifowana. Wcześniej tego nie założyłem, ale to też już zostało zrobione. No i tak tutaj wyglądał lewarek. O, nawet nie było gdzie korka wsadzić, bo to tak to pięknie wyglądało. No. Także lewarków trzeba się jak najszybciej pozbywać w polonezach, bo to do niczego to nie jest potrzebne i tylko gnije, bo tam się błoto, sól i cały inny syf dostaje. Początek nagrać chcę. No zobaczcie, jak poprzedni tutaj fachowiec przyspawał do oryginalnego rantu próg na dwa spawy tylko tutaj. Deszcz dzisiaj leje, więc robimy w środku. O, leje solidnie deszcz. Chowaliśmy poloneza, bo by zgnił to za chwilę i po prostu by został pył z niego. No dobra, malowanie teraz progu, tego, który będzie z lewej strony samochodu. Tak, cząstka? Co więcej, nie zapłacił, dalej nie maluję. Kasiora, to maluję nawet. Maluj, nie gadaj. No to płać. No nie, płacisz czy nie? Nie, ale to jest gratis. Za darmo. Pasoży, darmozy. Za poloneza mam płacić? To na złom oddaj. Co, dajesz na złom? Za darmo będziesz mi robił poloneza. Za to, że mnie z Mirkiem zapoznałeś. Aż tak się kurwa nie lubisz, żeby ci za darmo robić. No i sprawdź się skończyć, ale i chociaż poprawka, nie, to Mirek mnie zapoznał z tobą. Ale to widzisz, chociaż jakiś pożytek jest. Dzięki temu, że znałem Mirka, to ciebie poznałem. Ja to nie widzę korzyści z tego. No za darmo robić, no pewnie, że nie.
Kto by chciał za darmo robić jeszcze poloneza? Masz podsząchę i przestanie gruchotać. Nie przestanie, tam w środku kulka jest, czasami nawet dwie. Nie kulki, to ty masz. Tam jest jedna. Czasami są dwie, wiem, bo kiedyś z kolegą rozwaliliśmy taki spray. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobra.